Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Inkbound i zaczynamy sobie w tym samym miejscu, oczywiście co ostatnio skończyliśmy, ponieważ boję się wyjść z gry z racji takiej, że coś mi się tutaj usunie, skasuje, nie wiem. Odcinek jest nagrywany zaraz po pierwszym, ale postaram się je wrzucić dla was tego samego dnia, żebyście nie mieli jakiejś zbyt długiej przerwy pomiędzy nimi i żebyśmy mogli się w komentarzach porozumieć co do jakichś właśnie wskazówek. A tymczasem lecimy sobie dalej do na przykład zielonej książki, która bardzo mi się podoba. Ponieważ te opisy nie wiem za bardzo co oznaczają, więc pójdę wyglądowo, pójdziemy do zielonej książki. No i jesteśmy w jakimś ładnym lesie. Tutaj zamiast dummies treningowych to widzę, że mamy takie jakieś... O, i mamy nawet narratora. You can make out the remnants of a once well manicured garden that's been lost to time and neglect. The overgrown forest that towers over you now retains some of that stillness, but none of the peace, only danger and hostility. Okej, takie mamy fajne wstaweczki. Trzeba się to rozglądać, bo pamiętacie, rybka była, tutaj teraz był narrator. No i mamy dwie walki, możemy wybrać sobie pieniążki albo superior, bo no, bierzemy sobie wolcik. O, i mamy rybkę. Dobra, i to jest inna rybka, ta mi za to daje. W naszej turze jakiś randomowy binding, czyli nasz randomowy skill dostaje jeden cost discount, czyli zniżkę. Okej, bardzo mi się to podoba. Do jakiejś ciężkiej walki na pewno się przyda. Zniszczmy sobie tutaj jeszcze. I idziemy. Co my tutaj mamy? Jakieś ptaszydła. Okej. Jesteście trochę w kupce, ale widzę, że nie jesteście na tyle w... O, tu was chyba mogę tak rzucić, żebyście obydwoje dostali. Tak jest. Gdzie jest ta? Tam jest. Czyli bierzemy sobie dasz w ciebie. Idziemy po orba. Nara. Nie dosięgniemy. O, nie wiem, czy to przetrwam. Myślę, że to będzie na tyle. Zjemy sobie rybkę w razie czego. Ciebie się pozbędziemy? Nie, ciebie się nie pozbędę jeszcze. O kurczę. Może poison cię dobija. Nie wiem, czy on na początku walki... Tak, on na początku walki to powinien skinąć. Tym bym rzuciła w nich, ale to tylko dwóch dostanie. Zrobimy dasza i zrobimy tak. Czekaj, tak żeby cała trójka dostała. O, właśnie. Kwestia ustawienia się dobrego w tej grze ma bardzo duże znaczenie. Teraz, dobra. Widzę, że teraz już sobie mogę chodzić w tym obrębie i to mi... Jak się nie ruszę z tego... Dobra, już zaczynam rozumieć. Wiecie, no każda gra mnie do czegoś przybliża. Tu mamy kryta, ale to mi nic nie robi. Oni mnie pokonają. Nie mam kompletnie możliwości użycia. No trudno. A ten miał paść. Defeat. No dobrze, zobaczmy w takim razie. To były moje skille, to były moje przedmioty. Pomachajmy, nie płaczmy. Albo nie ma przegranej. Wcale się nie zdarzyło. I mamy sezon, okej. No, defeated, no, defeated, no, victory. A tu mamy różne klasy, ale jest chyba więcej niż te trzy, które widzieliśmy na początku.
Milestone, co nam się. Aha, tutaj mamy wszystkie osiągnięcia, tu mamy kolekcje. Wszystkie pewnie te karty i ataki, wszystko co odkryliśmy. Dobrze. Książki. Future updates. No bo pamiętamy, to jest jeszcze wczesny dostęp. Explore the world in the Inkwell as far as you can. No, no prawie nam to wyszło. No dobrze, jak mam z tego wyjść? Iksik? I co teraz? Czy teraz będziemy wybierać nową postać i po prostu zaczynać od początku? Jak to w roguelike'ach? Aha. No ale my nie chcemy. Party size. My chcemy sobie. Dobra, nie wybieram postaci. Wybieram. Cały czas jestem tą samą postacią, no bo ona chyba się leveluje, tylko. Co to jest? Foink. Co? Wyschnięte jest The wyschnięte. source of the ticking. A giant wheel of books and gears which all paths lead to. The heart of the Athenium. Don't you touch that bindery, Needless, or your next dive into the Inkwell will be your last. If even one book shifts out of place, the worlds to which you travel might collapse entirely. Not a heart, then. A brain. Mamy wrócić do gatekeepera, a to on jest gatekeeperem przecież, no Do you not dry? If you're to be counted amongst our ranks, at least wipe your feet. Ought to be damned. This Athenian will drown in the filth you track in well before the sea takes us. Be grateful the Inkbound places more faith in you than do I. Since you've decided to return, you'll find a few more of us that remain here. The Unraveled left us thin in numbers. We scattered after, but many have begun to return. You were made to serve, Needless. So, meet the other binders of the Athenium and help them in whatever meager ways you can. Okej, okay. Co mamy tutaj w nagrodę? On your first turn, if you are above half, gain 3 physical power until the end of the combat, plus 2 physical power. Hurry then. Dobra, myślę, że... Tym razem może pójść nam troszkę lepiej z racji, że już wiem o co chodzi. A ktoż to jest? Oh, Well, hello. I'm the counselor. Used to be a lot more of us. Counselors, that is, and everyone else, I guess, but just me now. We, well, just me now, make the rules around here. More like laws, I guess. It's a bit complicated. Mostly it just means that I record things that people do. Other people. Which reminds me, I've got a list of specific things I need done on the board behind me. Changes day to day, but if you're free and you don't mind, any help you give would be, helpful. Jak mi się ten dubbing podoba, niesamowicie. Super, że taka gierka ma coś takiego. Wow. Daily taski. O kurczę. No i tu możemy pomóc robić jej daily taski, które w sumie prawie nam wyszło. Aha, to nam wyszło. Mamy poznać jeszcze stygmatysta. Stygmatysta mamy poznać. Tu mamy 18 questów. Ojej. Get a poison throw, get sharp throw. Ojejku, ojejku. Ale daily. Aha, daily to są te, a to są inne, takie ogólne questy. No dobra, to są też w zależności od klasy. Czyli widocznie gdzieś można zmieniać tą klasę. Mamy tutaj. Ale chciałam te daily zobaczyć. Mamy zaugmentować naszego skilla 9 razy, ale to pewnie po prostu kilka skilli. Mamy po prostu dać 9 ulepszeń. Hard Combat, w Silent Promenadzie mamy wygrać. A to jest chyba w party, no właśnie. To są w party, to nam się raczej nie zaliczą. No dobrze. Jeszcze gdzie jest ten cały... Aha, pokazuje nam strzałka, dobra, to idziemy jeszcze do tego NPC-a. Zobaczyć, co tutaj, dzień dobry. Well, it's nice to be back again so fast. Even if the place is a wreck. But the sight of all you needless buzzing around does give me a bit of hope.
Surprised to hear we aren't as gruff as Grumpy Beard, huh? Well, sometimes a little youth goes a long way. You can call me the Stigmatist, craftswoman of forms and aspects. If you're looking to mix up your aspect, I'm your gal. Though it looks like you've got a solid one already. But if you ever do want to switch it up, go ahead and use that aspect apparatus over there. Got a couple other aspects for you to try out if you're feeling up to it. O, no dobra, to pokaż. Ach, no właśnie, tutaj to są aspekty, dobra. A jak mam odblokować Complete the Obelisk Quest? Complete the... Ta jaka fajna. Dobra, może nie... Ale wiecie co, no mi się podobały te na shurikeny, ale to może... No dobra, zobaczymy sobie inną klasę, nie? Żeby zobaczyć, może tego Weavera. Zobaczymy, jak będzie się nim grało. Zaraz poczytamy dokładnie. Meet the Eggbound. No to już rozumiem, że mamy sobie iść, tak? To nam pewnie szuka, wiecie, mapy? Też widzę, że ktoś ze szpulką chodzi na plecach. No i jesteśmy. Tu kasa. No dzień dobry, Skrybo. Czuję na tobie zapach inku. U, Quill się odezwał. A Quill to jest ten chyba nasz duszek, co znaczy Quill. W ogóle Quill dokładnie, to jest ta jeny, zapomniałam słowa na to. Wy wiecie, jak to się nazywa, nie? Ta końcówka od pióra, no. To jest właśnie on, ta końcówka od pióra. Inkbound? Tak, tak. Dobra, to i Runestone Cinder, teraz... wybieramy sobie taki nasz główny goal, tak? I teraz tak, apply spike otoczy tak 40 razy. Poison, burn, frostbite, bleed. Critical. Myślę, że możemy pójść w poison, burn, frostbite i bleed, bo tamtą postacią myślę, było to łatwiejsze, ale możliwe, że każda postać ma jakieś takie możliwości ulepszania sobie tych skill, żeby one nakładały jakieś takie rzeczy, Spiked albo Dodge. No nie jestem pewna tutaj, jak to dokładnie działa akurat ta postać. Ona bardziej fizycznie z tego widzę bije. To może te kryty weźmiemy? Jak mamy z szansą na kryta? 8,50. Dobra, może tutaj. Spróbujemy z tym krytem może. I tu mamy co? Pasywkę, tak? Po pokonaniu 25% szansy na jeden punkt many. Jak kolektuję orba, 300 taki burna. No i widzicie, i mogłam jednak wziąć ten burno. To jest nawet dobre, bo ja po te orby chodzę. Myślę, że weźmiemy tym... albo nie. Myślę, że weźmiemy sobie życie tym razem, żeby dłużej pożyć. I mamy dodatkowy skill. Nie. Augmentację mamy. 30 damage dodatkowego z tego. No właśnie, burn, no jest. Tu mamy dodatkowe 10 damage z tego podstawowego ataku. Ja myślę, że z niego będę też często korzystała. Chociaż widzę, że one wszystkie jeden kosztują. Więc 30 damage, tylko że to ma ile? To ma dwie kolejki, dwie, a to właśnie, to nie ma cooldownu. Więc myślę, że 10 damage'u albo burn, kurczę. Dobra, bierzemy burn. Będziemy mieli palącą się linkę. I możemy pójść tym razem... Nie wiem, na market? Critical hit 60 razy, to jest dużo. To jest bardzo dużo. Ale może jak ulepszy postać? Ta potkę. A once vibrant market, serving binders throughout the ages. Now reduced to rubble and ruin. No. The feats of the Athenium are plain to see. Grand in design, but vain in construct. A to też jakieś osiągnięcie widzę za 5000 pieniążków. A weźmiemy sobie ten. Proszę mi dać pieniążki moje. Żadnej rybki tu nie było po drodze do złowienia? Tu też nie.
No dobra. Zaczynamy walkę. Jak tu zostaniemy, to będziemy mieli 4 punkty. Teraz tak, jakie to wszystko ma zasięgi? Damage, split enemy to threaded enemies. Czyli najpierw tak musimy zadać to, żeby związać ich wszystkich, tak? Teraz możemy im zadać burn. Aha. Ale oni są już związani, dobra. Wszyscy, że się tak stanęli daleko siebie, ale to zacznijmy od ciebie. Źle, nie doszłam, zapomniałam. 8 ability power. Na razie tego nie będziemy używać. Mam nadzieję, że mnie jakoś mocno tutaj nie... Aha, muszę zejść. Dobra, sięgłam. Ja się chyba leczę właśnie jak... Aha, no moją turę się leczę, dobra. Możemy cię tak dokończyć. No tu trzeba jak najmniej życia tracić. Fontannie sobie weźmiemy... Myślę, że physical, bo my tutaj bijemy ten... To jest akurat physical, mimo że nakłada burn. Weźmiemy sobie zabawkę, która... W pierwszej turze zyskujemy 5 staków uników. Na koniec bitwy... To coś? To nie. This vestige gains one physical power up to... Ale jaki vestige? Na naszej kolejce 2 physical power on the end of the combat on collecting an orb lose one. A to nie, to bierzemy sobie w takim razie te uniki. I mamy ulepszenie. Dodatkowo znowu 2 hex. Myślę, że weźmiemy sobie hex, bo tym strzelamy w każdego i będziemy narzucać hex, który sprawia, że będą otrzymywać 30% więcej damage'u, magic damage'u przeciwnicy, to można to na tej zasadzie sobie zebrać. Znaczy, to nie miało sensu, co powiedziałam. Że można sobie wziąć po prostu, żeby, myślę, będzie to fajnie działało. Kolejny skill. 4 shieldy i 2 staki spajków. To jest bardziej na party. 20 damage'u w stożku. 4 frostbite. Kurczę, myślę, że będziemy może tak bardziej defensywnie tym razem. No mi się te przedmioty podobają, co można zabrać zamiast tych pieniędzy, więc weźmiemy sobie znowu Vault. Coś tu gdzieś jeszcze jest do zebrania? O, tutaj. Żadnej rybki nie widziałam, ale okej. No i zaczynamy. Przede wszystkim zaczynamy od tak. Raz, dwa. Trzy. Muszę zejść z tego czegoś. Ciebie jeszcze muszę związać. A jeszcze ty jesteś tutaj. O kurczę. Dobra, to ciebie jeszcze zwiążę. I walnę... Ale czemu burn nie poszedł na... Nie, no poszedł na wszystkich. Dobra, poszedł na wszystkich. Dodge poszedł. Super. Nam poszedł dodge. W sumie to mogłam to zarzucić. Mhm. Czemu jest
dostaję damage, bo stoję w tym czymś? O kurde. Dobra, nie umiem tym grać jeszcze chyba. Dziwny. Tamten se polas. Jednego mam tylko związanego. Tu ile ich tu jest? O mamo! Ale dostanę damage'u. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dlaczego dostaję taki damage? Od czego? Ale tak, ty nie jesteś związany, ale musimy się pozbyć. Ciebie zwiążemy. Ciebie zwiążemy i co? I walniemy. Okej, okay, ten we mnie jeszcze będzie. No dobra. Ale przeżyje, ten tu. Tą rundę jeszcze przeżyje. Bierzemy shield. Bierzemy w ciebie to i bierzemy w ciebie to. Nie wiem, czy to jest sens używania tego, ale okej. Okay. To robi największy damage. No, z 7 HP. To muszę przyznać, słabo poszło. Weźmiemy sobie może 8 HP, zrestorujemy i tutaj w każdej turze 35 szansy na jeden punkt many. To jest dobre nawet. I do tego jeszcze jeden punkt magic power. Może być. Ulepszamy. Jeżeli mamy shielda, dostajemy 2 shielda. Tutaj więcej born. Myślę, że będziemy więcej born. Coś nowego. Coś jakieś, nie wiem, jakaś wiedza. Myślę, że pójdziemy, bo jestem chętna do zobaczenia, co to jest. Jakieś nowości. Dzień dobry. Och, ten pan też nie ma dubbingu niestety. Jeszcze, może jeszcze. Zobacz, co tu mam. The Chronicler. Jego companion Liz. A on też ma taką tą... Jeny, no po prostu teraz będzie mnie męczyć, jak to się nazywa. Co my tu mamy? Mamy wolcik. O, jakiś zielony przedmiot możemy. W naszej turze if your ability power is 0, dostajemy 1 will. 3 staki stealth. To nawet brzmi ciekawie. Aha, na koniec bitwy. No to dobra, nie, to bierzemy tutaj ten crit damage. I ten stealth na początek. A dlaczego moja... No właśnie... Czemu ty nad nim tak się pojawiasz dziwnie? Okej. I mamy... No pójdziemy na nietrudną walkę, bo wolałabym nie umrzeć jeszcze. Nie tak szybko. Chciałabym jeszcze tę walkę przetrwać. Żadnych ryb mi nie dają mówić. Dobra, zobaczmy. Oj. Kim wy tu jesteście, co macie glaskanon? Glaskanony fajne, zaraz się was pozbędziemy. Masz.
Kurde, prawie. Ale jeszcze mam. Elegancko. Spokojnie. O, już nie jesteście Glass Cannony? Jesteście. To dlaczego nie? Teraz nie zginiecie na hita? Nie fair. Dobra, to zrobimy tak. Raz. Dwa. Trzy. Czy ja dostałem jakiś damage? Co to było? Nie rozumiem. Myślę, że weźmiemy sobie tarczę. Moglibyśmy zejść w ogóle z tego okręgu, ale... Nie wiem, czy marno... Dobra. A, dobra, już rozumiem. Do widzenia. Muszę się sobie pozbyć, tak w razie W. No i to była łatwa walka. Możemy się... Szansa na kryta, a my musimy... No właśnie, bierzemy, bo musimy zadać kryta 60 razy. W sumie już 11 się wbiło, ładnie. No i tu mamy pieniążki, bo to była studnia z pieniążkami, ale jest zawsze ulepszenie. Plus 10 damage'u jeszcze do tego. Bierzemy, bo to... Aha, i do tego heksa jeszcze nakłada. Ja zapomniałam, że do tego heksa jeszcze nakłada. Dobra, lecimy. Po nagrodę. Czyli nowy skill, 22 damage'u. Aha, to było dosyć spoko. Blida nakłada. Aha, to możemy kraść pieniążki od przeciwnika. A tutaj w różku zadawać 4 jeszcze staki Frostbite'u. A Frostbite co daje? Jak będziemy bić ze skilli, to będzie 27 damage'u, magic damage'u. Frostbite brzmi fajnie. Dodatkowy damage. Mamy sklep, a mamy 380? Myślę, że możemy sobie pójść do sklepu. To ostatnio brałam to i też jestem teraz ciekawa na przykład tego. Dobra, później weźmiemy to, bo też jest... posprawdzamy sobie. Oj, tu mamy... Co mamy? Mamy... potkę i mamy... Aha, wisdom. 15 życia. Poproszę. Czy nie wiem, czy jest sens marnować ulepszenie na życie, jak można by było pewnie coś fajniejszego wyłapać. Wybrać. No i mamy boss fight. No dobrze w sumie, że wzięłam to życie. A i tak mam dwa sloty zajęte, więc rybka już mi nie jest potrzebna. Co my tu... Co mam ze skrzynką walczyć? Co sobie jakieś żarty robicie? Jaki to jest cone? Nawet spoko. Mogę te dwa zahaczyć albo te... No myślę, że tych dwóch ziomeczków sobie zahaczymy. Teraz was wykończymy, chociaż nie wiem, czy nie mogłam was wykończyć wcześniej. Ciebie. No i ciebie przede wszystkim. Myślę, że tego użyjemy. Wy tak plujecie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ty jesteś, ty chyba... Też jesteś? Jesteś stradowany. To mogę w sumie walnąć w ciebie, żebyś... O, właśnie. Czekaj, ja bym poszła po tego orba. A bo wy jakiegoś shielda jeszcze sobie zakładacie? Ja myślałam, że to jest... Nieładnie. To ja też sobie założę shielda. Ale ja to bym chciała jeszcze wyjść, no właśnie, z zasięgu waszego. No to biorę się za... Was dwóch? No właśnie, ty sobie stój tam w dziurce. Czemu dostaję taki duży damage? Bo... Co mi tyle zabierze?
Spiked. Ciekawa jestem, co mi tak zabierze. Dobra. Pozbędziemy się trochę was, Frostbite. Że Frostbite wam nałożymy. Buchniemy ci tym. Jeden. I dwa. Dobra. Dojdę po to? Dojdę. To walnę wam jeszcze tutaj podpalenie. Myślę, że tobie dużo żywotu nie zostało. Ale pomogę ci go zakończyć. W sumie to ja muszę iść po to. Dobra, tutaj jest, tutaj nie na, patrzę na manę, żeby wiecie. Ty idziesz tak. Jest, a on jest niewrażliwy już na resztę następnej tury. No to my sobie zarzucimy shielda. Nie wiem, czy to przechodzi na turę? Nie, nie przechodzi na turę. O kurczę. O-o. Mogę wam puścić to. Wolałabym jednak puścić tak i zejść. Właśnie, z ich damage'ów. Kurczę, wy szaleni jesteście, no. Tu dobijemy dwóch. Może być... Chyba, że jakbym ciebie stradowała jeszcze. To was trzech mi to ogarnie, dobra. Nie wiem, czy jest sens iść po to. Chociaż cooldowny mi spadną, dobra. Tutaj sobie stanę, w razie czego. Zarzucimy jeszcze na ciebie niteczkę. Walniemy burn i shield. O-o. Kurczę, on ma jeszcze... on ma jeszcze 500 HP. Dobra, ciebie można dokończyć. Muszę tak sobie gdzieś tutaj wleźć, bo nie wiem, jak bardzo się to kółko teraz zmniejszy. No właśnie. Dobra, pokonam go. Mało damage robi ta postać. Tak mi się wydaje. Teraz możemy, co my to możemy ulepszyć? Nie wiem, do czego to są ulepszenia. Blizzard albo... Aha, to jest chyba do tego ulepszenie. No tak, Current Binding to jest napisane, że to mamy tu, a możemy zamienić na jedną z tych opcji. Możemy zamienić, że zadajemy 55 damage'ów jako w dużym trójkącie, w dużym różku. 7 stacków Frogbite'u nakładamy, albo 55 damage'u in a large area around you i 5. Nie, myślę, że rożek jest spoko. Duży rożek będzie spoko. I tutaj jeszcze teraz tak, plus 5 shieldu do naszej tarczy. Tu jeszcze plus 25 damage'u dla przeciwników, którzy będą mieli Frostbite. Plus 30 damage for each threat. Ale fajne wybory, kurczę. 30 damage to jest praktycznie drugie tyle.
Ale to też brzmi fajnie. Dobra, bierzemy to. Jak już się bawimy szpulkami, to się bawimy szpulkami. XVI/60 to jest akurat kiepskie. Co to jest na ability power, ja się zastanawiam. Your damage from all sources deal plus 10% damage. 10% damage, 40% obrażeń skryta. Weźmiemy sobie to tym razem. Ta mi się podoba. A w ogóle jest jakiś quest na promenadę na bossa, ale nie wiem, czy uda mi się dojść do bossa, bo mam uszczerbnięte życie. No ale postaramy się. Nie, czy jest jakieś przyciąganie, czy ja muszę przejść po tych... O. The promenade sits empty as it has for ages. The last remnants of the silent city. Nasza szpulka? Nie, czemu? To nie jest szpulka, to jest ten wyraz, który zapomniałam. Kurczę, zaraz sobie wygoogluję to, bo mnie to męczy. Bo zobacz, ona jest tu wszędzie narysowana. No to jest ta, no. No ta. Cooling cage. Pójdziemy sobie jak zwykle po jakieś pasywne tutaj przedmioty. Potka, ale potka jest potion of power, a mamy już taką jedną, w ogóle nawet nie używamy tego. Możemy wziąć trzecią. Ach, i wybieramy zamiast którą. Tu mamy 10 shielda. No nie, no to nie chcemy jej. Dobra, niech sobie tu leży. Może użyję teraz może jakieś potki. Może, no właśnie, użyjmy sobie power. Jaki duży... duży, faktycznie duży, duży jest ten cone. Mogę walnąć im. Teraz ciebie nie dosięgnę. Do widzenia. Dobra, ojejku, co tu się dzieje? Weźmiemy sobie... Boże, to mi chyba robi damage. Czekaj, kto jest... Ty jesteś stradowany, ty nie jesteś stradowany, ale jesteś za daleko. Ty też jesteś za daleko, o nie. Do ciebie jeszcze dosięgnę, ale do ciebie już nie dosięgnę. Ajajaj. Weźmiemy sobie shield. Ja muszę stąd wejść. Przecież oni da mi taki damage, że to jest masakra. A, bo tu są maluchy! Ja w ogóle... Co tu się dzieje? Ja was w ogóle nie zauważyłam, maluchy. Sobie zahaczę dwóch. Mogę cię wykończyć, ale ja bym chciała ciebie zahaczyć. Ty jesteś zahaczony, ciebie. Walnąć to. I wyjść z tego damage'u. Ale mi to nic nie daje, bo oni mnie... O, dobra. Nie wzięłam power orba. Wolę mnie pocisnęli. Te maluchy gryzą. Bo to heksa nakłada, więc ja i tak to walnę. To muszę zostać, żeby mieć... nie, ja wolę tutaj stanąć, mieć dwa użycia, niż tam stać, mieć trzy. Ale to i tak mnie... A, oni i tak mnie zabiją. O kurczę. O, już nie. Haha, przeżyję to. W sumie mogłabym jeszcze użyć 10 shielda. To już koniec walki? O nie, to nie jest koniec walki. Ja myślałam, że to będzie koniec walki już. Użyjmy sobie shielda. Zresetujmy cooldowny. A, bo tam jest jeszcze. Ja go nie zauważyłam.
Tamto do ciebie nie dorzucę. Dobra, chodź. Chodź tu bliżej, stój. Dziękuję. Uwolnimy ci Blizzarda, ale niewiele ci zadaje ten Blizzard, ale okej. Okay. Cudem to przeżyłam z 4 punktami życia. Restore 20 plus 5 max, 10 frostbite damage i szansa nakryta, o kurczę, no ale z tym życiem, no nie no, musimy żyć. Co my tu mamy? Jak dostajemy shielda, dostajemy jeden stack of Shattered Will. Shattered Will, czy to jest potrzaskana ta nasza mana, jak uzbieramy 10 stacków, to dostajemy jeden will. To nie lubię, no dobra, niech będzie. Będziemy sobie zbierać potrzaskaną manę. Co my bindujemy? Dalszy zasięg i szerszy. Tu też jest szerszy zasięg. Minus jeden cooldownu. Może nitką będziemy... Albo nie, weźmiemy sobie Blizzard, żeby... Chciałam zobaczyć, ale nie da się na tej strefie. Dobrze, dobrze. Idziemy do... Nie pamiętam teraz, co mi to do... A, idziemy tutaj. Do tych fajnych wyborów, o właśnie. Full HP. Plus 10, to jest chyba maksymalne życie. 25 and the increasing coming damage. Myślę, że za 150 sobie weźmiemy full HP. Dziękuję, to było to, co potrzebowałam. Ja miałam chyba hard combat zrobić, tam był jakiś quest, ale czekajcie, bo tutaj chyba było coś takiego jak logbook. No właśnie, i tutaj chyba było hard combat w promenadzie. No to my jesteśmy chyba w promenadzie i hard combat, proszę bardzo. Tylko jeszcze trzeba go wygrać, ale to już... To już inna bajka, dobra. Jaki mamy zasięg tego? No, okej. Muszę stąd wyjść. O to mi chodziło, żeby nie dostać damage'u. Dobra. Teraz robimy tak. Dalej rzucamy. Rzucamy w ciebie. Rzucamy. Ożesz ty. Naprawdę nie dorzucisz? Prawie. No to weź tego orba. Tutaj. Tego się pozbędziemy. I chyba zejdę. Albo zostanę tu i walnę sobie shielda. Nie, to za dużo damage dostaję. Tutaj zostajemy. O kurczaczki, ile was tu jest. Ale my mamy coś takiego. Zobaczcie, ile was tu zahacza. Tamten w ogóle ci polas. Wiecznie wszyscy, ale to bardzo mało damage robi. A gdzie jest kulka? Tutaj jest na tobie, dobra. Będziemy tak, ciebie musimy rzucić, ciebie. No power orb poproszę. Czemu nie mogę się ruszyć? O co chodzi? Rooted jestem, nie mogę się ruszyć. O nie! Ile shielda sobie nastakowałam? Gdzie to w ogóle jest? 17. Kurczaczki. A, ciebie mogę się pozbyć. No to ciebie się pozbędę. Też mniej trochę damage dostanę. Ale mnie zrutowali. Ło, ale przyjęłam damage na klatę. Cwaniaki. No dobrze, tak się chcecie bawić.
Dalej jestem. A ja jestem dalej. O nie. Tak nie może być. Ciebie się pozbędziemy. Jako to chyba ty mnie rotujesz. Tak. Chyba zrobię tak i wyjdę z tego damage'u. To nie ma znaczenia, mogę być tutaj. When hit, lower this enemy's attack. Aha. Myślę, że tej wolę zahaczyć. Ale kurde, oni we mnie... No właśnie, te są... Niefajne, nie fajne. Zrobimy wam tak. Kuku wam zrobimy. Naprawdę nie wejdzie mi nawet skrytem, nie gorzego nie zabije. Jeszcze w niego strzelił. Mamy to. Pięknie. Może weźmiemy tą szansę na kryta, żeby ten quest nam się zaliczył. Zresztą jak nie będziemy żyć, to się nie zaliczy, no ale okej. Okay. I co ulepszamy? Zyskujemy 2 HP, jak będziemy sobie shielda rzucać. To jest nawet spoko. Tutaj będziemy inflytować ból na każdego enemisa, który jest stradowy. Kurczę, to też fajne, ale w sumie nakładamy TM. Shield za każdego uderzonego przeciwnika. Wydaje mi się, że to może na shielda być mocno jakaś taka postać. No dobra, weźmiemy, bo z shieldem nam się też łączy to, że te kawałki many zbieramy. Możemy ulepszyć shield swoją drogą. Zyskamy 5 i resistance. A tutaj zżera nam mana, ale za każdą manę dostajemy 10 shielda, tak? Myślę, że to. Tylko teraz ona nie daje nam spajków, ale to nie szkodzi. Tu mamy jakiegoś zagubionego... tą końcówkę. Zagubioną końcówkę mamy gdzieś. Idziemy po nią. Dzień dobry, to jest nowy ten będzie? Nowa klasa do blokowania. I'm sure there will be new list. O, chm. To jest, tak, to jest przedmiot. Na koniec walki 10 HP. Kurczę, to jest spoko. Jesteśmy odporni na rooted. O, na zakorzenienie, czyli już nie narzucą na mnie to, że nie możemy się ruszać. Ale te dwa mi się podobają. Na koniec kombata 10 życia. To jest spoko. Myślę, że weźmiemy sobie te. Jak przeżyjemy następne, to się uleczymy. Idziemy na zwykłą walkę, bo mam tylko 20 HP. Ale te odcinki z tej gry będą, kurcze, długie. Znaczy, zobaczymy, jak się przyjmą też. Ale muszę przyznać, podoba mi się. Brzydko, żeście się rozłożyli. Zrobimy tak wam. Bierzemy sobie shield, bo to nas tam chyba też... A nie, to nam resist daje, okej. Okay.
No i zaczynamy strzelankę, nie? Jeden. Dwa. Zaszłabym z tego damage'u trochę. Tu jak zajdę, to jest nawet spoko, bo oni mi tutaj nic nie zrobią. Co, mi już rutet, a jak? Zarzucił mi rutet skubany, no. Do widzenia. Co oni tu mają? Jak straci więcej niż 50 życia... O kurczę, to się wkurza i zadaje 100% więcej damage'u, no pięknie. Myślałam, że może dosięgnie jeszcze jakiś naokoło. Ale jak ja cię uderzę, to wątpię, że... Ty jesteś tylko we dwójkę z ty... A jak to... To też cię zabije w sumie. No koniecznie muszę zejść z tego pola. Tutaj. A nie widzę. Ciebie walniemy. A co? A, jak jeszcze... To mi... Ten uniki mi... Ile was tu jest? Ja cię kręcę. By się przydało tutaj wam, chociaż oni nie popadają od tego. Za mało im to robi. Kurczę. Jestem trochę w kropce. O nie, oni mnie zrutowali. O nie, najgorzej. No nie pozbędę się ich wszystkich. W ogóle nikogo się nie pozbędę. O nie, może shield mnie uratuje. Nie. Trudna gra, muszę przyznać. Nie płaczemy, usiądź sobie pogwiszcz trochę. Ale dwa levely nam aż wpadły, cokolwiek to znaczy. A, season pass, no tak, można kupić pewnie. Aha, nam się odblokowuje bez season passa, rozumiem. Tutaj jakaś nowa skórka ewentualnie dla Hammera, albo tutaj emotka. A jakbyśmy kupili season pass, to byśmy mieli jakieś nowe... Nameplate. Nowy. Nowy młotek. Emotkę, ewentualnie jakiś kask. Takie w sumie pierdółki. No, głowa nam się może palić? Nie, no, spoko, no. Ciekawa jestem, ile ten season pass kosztuje. 600 takich... Takich czychś, a te czychś kosztują, jak nacisnę, czyli na przykład 600, aha, czyli na przykład 5 funtów, tak, za season pass, można powiedzieć. Okej, okay, a cosmetic shop? No fajnie, że to są rzeczy kosmetyczne, jeżeli ktoś chce spędzić pieniążki, ojej, jakie ładne. Jak ktoś chce spędzić pieniążki, to oczywiście może, ale nie daje nam to przewagi w żaden sposób, czy będziemy lepsi, czy będziemy gorsi w tę grę. Ja lubię takie rzeczy właśnie, kosmetyczne rzeczy do kupienia w grach, to czemu nie? Jak ktoś chce poczuć się lepiej, żeby mieć, proszę bardzo, jak ktoś nie chce, to nie musi. No dobra, dalej nie odblokowaliśmy żadnych nowych klas. Smutne to jest. No jedno, 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 return home. Zobaczmy, co nam tutaj jeszcze czeka na sam koniec. Rozumiem, że mamy... Aha, nawet nie mamy z tobą gadać już. Bo ty wtedy nam dałeś questa. Znaczy oddawaliśmy questa, a teraz po prostu mamy iść. A nie, mamy... Ach, my tu mieliśmy ostatnio iść. Słyszysz passing pages and manic mutters behind the door. Candlelight flickers at the bottom of the door frame.
You knock on the door and immediately the muttering stops. Then, shadows shuffle across the flickering light before it goes dark. As you turn to leave, you hear a rustling on the floor. A note with nothing but a list of tasks. None of them small. A to chyba dlatego, że zrobiliśmy tego dużego questa jednego. Mam wrażenie, że to tak dlatego może być. Ignored tak. By the inkbound? That's no real surprise. Your presence is at least known now. But that does not mean that there is any more hope for the larger threat to us all. Okej, dostaliśmy. I can tell by your vacant expression that you've no clue who this inkbound is. Only our chosen hero, our fearless leader and most trusted protector, our savior. While you and your quill gallivant through the worlds to achieve some temporary victory, the Inkbound toils away at a more permanent solution to these unraveled and fading stories. Regrettably, there is still work to be done, thus your creation. The garden's edge currently fades fastest. Your attention should be focused there to reclaim its ink for us. A zobacz, jaki kolor ma napis tego przedmiotu. W ogóle jest on świetny. Za każdym razem aplikuję Days. Ale domyślam się, że quest na to jest bardzo trudny. Track a new quest, press X. A chyba to sobie już... To rozumiem, że... To jest zrobione. Aha, to było pierwsze, drugie, to było trzecie. Dobra, czyli ten taki kłaścik jest tutaj. Tutaj mamy... Ale to znam sobie coś wybrać. Collect ink by completing Garden's Edge task 4 razy. Gain shieldness single... Aha, dobra, to mogę po prostu sobie przypiąć. 400 damage... No to nie wiem, to akurat jest proste. Co możemy za to dostać? Ale to są rzeczy, które mamy pasywnie zawsze. Już muszę zobaczyć, jak to działa. Bo gdzie są te przedmioty takie, czy one są do wyboru później? To, co dostaliśmy za te questy, o to. I to. Gdzie to jest? Bo jak to tak pasywnie, o na przykład tutaj, patrzcie. Aha, Completing Guardian Set, 4 taski. A to będzie proste. Shielda 25 razy, Eatfish 2 razy. 15, to taki myślę, że może być nawet spoko. A mogę kilka? Nie, tylko mogę jeden. To na przykład 400 damage'u ze skilli zadać i dostaniemy on your first turn, gain 10 stacks of spiky. No, spiky są spoko. Tu mamy jeszcze dodatkowo... Naprawdę nic nie zyskałam? A, dobra, jest Weaverem. Each threat attached to you grants plus 3 damage resistance. No, pasywna. No, tak mi się wydaje, że to jest pasywna postać. Defensywna. Tu mamy jeszcze jeden will each stitch. O kurczę, ile tego jest. O mamo, ale to może ja bym się skupiała na tej postaci? Jak już tak mi się podobało, granie tymi szurykinami. 7 na 9, a to się łącznie robi. To nie musi być w jednym. To zaraz znowu to zrobimy. Fajnie, jakoś to daily jest. Dobrze, moi drodzy, ogólnie gra mi się podoba. Jakoś tak fajnie mi się w to gra. Nie wiem jak wam, bo mówię, nagrywałam 2 odcinki pod rząd, dajcie znać. Poczytamy, pogadamy, zobaczymy, może na jakieś live'y z tym przejdziemy, bo to taka też... No widzicie, jedna rozgrywka trwa trochę, nie? Godzina czasu, fajnie, wow. Nie mogę robić godzinnych odcinków, bo zobaczymy. Także mam nadzieję, że do następnego. Bye!